tego filmiku. Był haul kosmetyczny, wiadomo, ale takiego ubraniowego nie było. Pokażę Wam rzeczy, które kupiłam sobie sama i dwie rzeczy dostałam w ramach współpracy ze strony chińskiej. Strasznie się stresowałam tą współpracą, bo jakoś no, to była moja pierwsza przesyłka, pierwsze zamówienie w ogóle z zagranicznej strony. I tak, i przyszło to, co przyszło, pokażę Wam zaraz, także zapraszam do oglądania. Jakiś czas temu zgłosiła się do mnie firma azjatycka z propozycją współpracy. Dali mi, określałam kwotę, żebym sobie wybrała na ich stronie rzeczy. Z tym jest taki minus, że jak dają Wam jakąś kwotę, to musicie od razu w tą kwotę liczyć też przesyłkę. A przesyłkę, jak wiadomo, jest droga, więc za dużo nie mogłam sobie wybrać. I wybrałam sobie dwie rzeczy, dwie narzutki. I pierwsza narzutka jest biała, taka z lejącego materiału, na końcu jest zakończona takimi fifruczkami. Bardzo fajna, teraz akurat typowo na lato, jak chcecie sobie zakryć ramiona wieczorkiem, czy nawet chcecie do krótkich spodenek sobie ubrać taką narzutkę, to właśnie jest bardzo przydatna, bo zakrywa nam trochę tyłek, także nie musimy się przejmować. Materiał jest taki bardzo śliski, lejący. Może on nie jest jakiś taki przepuszczający powietrze, ale nie jest zły, bardzo mi się to podoba. To akurat kosztowało 7 dolarów, więc no, nie jest drogie, a teraz wiecie, że wszędzie są modne te narzutki. Następną narzutką jest właśnie ta czarna, jak widzicie. Narzutka to jest takie w formie takiego jakby płaszczu, ponieważ ma tutaj takie takie zaszywki, nakładki, nie wiem jak to się mówi. To jest czarny materiał, który jest taki... tak jakby żakietowy, coś w tym stylu. Na stronie trochę to inaczej wyglądało. To jest rozmiar M, ale jak wiecie, rozmiar... Nie, to jest rozmiar S nawet. Jak wiecie, rozmiary chińskie są dużo, dużo bardziej obniżone niż nasze europejskie, więc myślałam, że to będzie dopasowane, a to jest dużo za dużo na mnie i niestety albo będę musiała to przerobić, albo po prostu komuś oddam. Chyba, że zapnę się dali paskiem, to jeszcze to będzie jakoś ujdzie i będzie to jakoś fajnie wyglądało. Tak, to były te dwie rzeczy i jeszcze, że zostało mi tam parę dolarów, chyba 2 dolary do wykorzystania, to wybrałam sobie taką miseczkę jakby do moczenia paznokci hybrydowych. Wlewamy aceton i właśnie można sobie dzięki temu zdjąć hybrydy. To jest taki, wiecie, śmieszny gadżet, ale przydatny, więc czemu nie? Fajne, bo możemy właśnie sobie wlać tutaj aceton i sobie trzymać akurat na 5 palców, także całkiem przydatny gadżet. I powiem Wam szczerze, że no ja nie miałam dużo do wyboru z tych stron, bo miałam właśnie te narzutki, miałam 20 dolarów, więc za dużo zaszaleć nie mogłam. Nie wiem, no tak akurat wyszło. Cła nie płaciłam na szczęście, także to był plus. I no tak, zobaczymy co będzie dalej, może podejmę drugą współpracę, bo te rzeczy są tak, ta narzutka biała jest spoko całkiem, nawet jest fajna, ta czarna jest za duża, gdyby była akurat dopasowana, no to by była fajna. Więc przejdźmy do następnych rzeczy. Jakiś czas temu też kupiłam sobie tą kurtkę. Ja ostatnio mam fazę na te właśnie frędzle i wszędzie szukałam torebki. Torebkę też kupiłam z frędzlami, zaraz Wam pokażę. I właśnie znalazłam tą kurtkę w Bershce, ona kosztowała 139 zł, bardzo fajna właśnie taka na jesień, narzutka, jestem bardzo z niej zadowolona. Są te kurtki w trzech kolorach, jest czarna, beżowa i taka brązowo-żółta, wiecie, taki modny kolor teraz. Jestem bardzo zadowolona, bardzo fajnie się nosi i jak widzicie robi taki fajny efekt wow, także ja jestem naprawdę z tej kurtki najbardziej zadowolona. Następną narzutkę, którą sobie też kupiłam, to już jest narzutka z Sinseya. Ona kosztowała, nie wiem, 39 zł. Też fajna właśnie do krótkich spodenek, to jest taki materiał bawełniany, już przewiewny, więc w kolorze takim szarym, praktycznie do wszystkiego pasuje taki kolor, więc naprawdę się przyda każdemu takie, taka jakby kamizelka. Niedawno też kupiłam sobie takie właśnie spodenki z wysokim stanem, bardzo, bardzo je lubię. Jedyny jest minus taki, że jak macie wysoki stan, no to troszeczkę Was uciska to na brzuchu, ale naprawdę robią takie fajne wrażenie, fajnie noga wygląda na bardzo długą. Jak założymy jeszcze do tego jakieś koturny, adidas na koturnie, no to już w ogóle macie, to już w ogóle macie takie długie nogi aż do szyi. Więc te są spodenki z Pull&Bear i ja za nie zapłaciłam koło
100 zł, 99 zł. I to jest rozmiar 32. I na przecenie w Dwarce kupiłam tą bluzeczkę, taka, to jest jakby taka żorżeta, taka właśnie jedwabna, coś w tym stylu. Taka fajna, zwiewna bluzeczka. Ona kosztowała 29 zł na przecenie, więc to był naprawdę bardzo fajny zakup. Bardzo fajnie się nosi. To ma takie złote guziczki. Naprawdę bardzo mi się podoba ta bluzka. Fajnie jest z tyłu wycięta. Za 29 zł to wiecie. Naprawdę się bardzo opłacało. Przechodząc do torebek, to zamówiłam sobie ostatnio też na Allegro torebkę taką czarną z frędzelkami. Ja za nią zapłaciłam 39 zł. Plus przesyłka, tam chyba 10 zł wyszło, więc 49 zł. A naprawdę bardzo fajna torebka, jestem bardzo zadowolona. To jest niby kolor czarny, ale on tak się wydaje, jakby był troszeczkę taki szarawy, ciemnoszary. I to jest taki materiał, taki niby zamsz, niby taki, taka skóra, taka jakby stara skóra. Naprawdę bardzo fajnie wygląda do spodenek, tak właśnie do trampek, idealnie pasuje ta torebka. Jestem bardzo zadowolona za takie małe pieniądze, to naprawdę myślałam, że przyjdzie coś słabego, ale przyszło coś fajnego, więc spoko. I następna torebka już, która ma dużo, dużo frędzli. To jest torebka z Handemu. Jestem bardzo zadowolona z tej torebki. Ja na tą torebkę to polowałam naprawdę długi czas, ponieważ jak chciałam sobie ją kupić, to wszędzie jej nie było i była wyprzedana. Nie mogłam jej nigdzie dostać. Dopiero koleżanka w Gdańsku, nie, w Gdyni mi ją kupiła i przywiozła ją do Białegostoku, więc jestem bardzo wdzięczna właśnie za to. I teraz jak byłam ostatnio w Helmie, to oczywiście te torebki były, więc niepotrzebnie ona mi przywoziła, ale no już, wiecie, dostawa była dosyć za późno. Ale naprawdę ta torebka tak pięknie wygląda, tak fajnie Wam właśnie, jak nosicie sobie ją na ramieniu, to ona naprawdę, no tak fajnie te fifroki latają. To jest jakieś takie, wiecie, takie śmieszne. Coś innego, niezwykła taka torebka, którą nosicie. Następna torebka już jest biała, taka bardziej do eleganckich strojów, którą kupiłam za 40 zł w Mohito. Tu ma takie wstawki srebrne. Fajnie wygląda właśnie do jakichś, wiecie, sandałeczków i tak dalej, do tej koszuli białej może być. Tu ma takie srebrne wstawki z Mohito. Jedyny minus jest taki, że ona, wiecie, jak się ociera o dżinsy, o coś ciemnego, to się brudzi, ale to można ładnie zetrzeć sobie jakimś płynem do naczyń i nie ma problemu. Mam sobie też moje wymarzone drugie konwersy już w kolorze białym, ponieważ ja mam dosyć małą stopę, mam rozmiar w konwersach 36,5 i nigdzie nie mogłam znaleźć. Ja już na te konwersy zbierałam i czaiłam się z 3 lata, dosłownie 3 lata, bo jak już je chciałam kupić, to nie było rozmiaru, nie było koloru i tak dalej. I że jestem zadowolona ze swoich takich granatowych, to naprawdę chciałam mieć, bardzo, bardzo chciałam mieć białe. No i w końcu kupiłam, zamówiłam sobie na Zalando. I jeszcze tak mi się udało, że na Zalando dostałam 40 zł jakiegoś tam rabatu, że zapisałam się na te wiadomości mailowe. I odliczyłam sobie i wyszło mi za konwersy 190 zł. I przesyłka jestem darmowa, więc normalnie to taki deal strzeliłam. Super mi się to udało, jestem bardzo zadowolona, wiecie, no konwersy się do wszystkiego przydają i pasują praktycznie do każdej stylizacji, więc czemu nie? To na tyle dziewczyny, mam nadzieję, że haul Wam się spodobał, jeżeli coś sobie upatrzyłyście, to koniecznie piszcie, co Wam się spodobało. Zapraszam do kolejnych filmików i oczywiście subskrybujcie mój kanał, zapraszam na Facebooka, na Instagram i na blog oraz na Snapa. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w następnym filmiku, pa!